Ciao a tutti, witajcie mangiare łebki. Jesteś w kuchni włoskiej. No, w tej kuchni wiele się dzieje. Dzisiaj zapraszam Ciebie na muffinki. Słone muffinki z szynką, z serem, z suszonymi pomidorami, z kaperami i tak dalej. Zobaczysz, jak szybko je można zrobić, mieszając łyżką raz, dwa. Ale zanim przejdę do przepisu, to zapraszam Ciebie do subskrypcji mojego kanału. Kliknij tu na dole z dzwoneczkiem, a będziesz powiadamiany o wszystkich moich filmikach. No to co, zabieramy się do przepisu. Będzie nam potrzebne 300 g mąki, 200 g jogurtu naturalnego, 100 g oleju rzepakowego, 2 jajka, szczypta soli, 100 g boczku, ja mam tutaj pod gardle, 100 g sera oscypka, ale można użyć włoskiego sera typu provolone albo cacciotta, 12 g proszku do pieczenia, kilka suszonych pomidorów, ja tutaj mam 4 pomidory suszone, no i łyżka kapari. Przygotowanie tych muffinek jest bardzo proste, dlatego że wszystkie składniki wrzucamy do miski, mieszamy i wykładamy do naszej formy. Więc tak, wsypujemy mąkę, wsypujemy proszek do pieczenia, dajemy szczyptę soli, wlewamy olej, wlewamy nasz jogurt, wbijamy jajka. Jajka po prostu trzeba sprawdzić, czy są dobre, więc rozbijamy nad miseczką, jest ok. Teraz drugie jajko, jest ok. Mieszamy, a składniki się połączą. Jak nasze składniki się połączyły, to kochani, wrzucamy nasze pomidory, wrzucamy nasze serek, szynka i kapery i to wszystko zamieszamy i będziemy wykładać na naszą formę. Tutaj będziemy nakładać. No. Ok. No i tak wszystkie. Muffinki już są gotowe. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Będziemy piec 20-25 minut. W sumie do suchego patyczka. No i wyszło mi więcej. Tutaj jeszcze jedną wsadziłam. Już są gotowe nasze muffinki. W sumie piekłam 30 minut, bo ostatnie 5 minut były przykryte papierem. Każdy piekarnik inaczej piecze. No i teraz przy Was spróbuję te wspaniałe muffinki, które wezmę. Może tą wezmę. O, zobaczycie, jak wygląda. O. W sumie powinnam, oj, się rozrywa, bo jeszcze ciepłe są, wiecie. Ciepłe są, ale to nic. Rozrywiemy. O. Ok, rozerwę przy Was. O, zobaczcie, jak wyglądają w środku. Mięciutkie, upieczone, ale. Ale dobre? Queste są, no, parlo italiano. Mówię po włosku. Myślę po włosku, mówię po włosku. Takie babeczki to są idealne do mięska. Do różnych takich przekąsek, no one są rewelacyjne, no mówię Wam, ale dobre, przepyszne, pyszne, mięciutkie, naprawdę są mięciutkie. Zobaczcie tutaj, o, jak wyglądają, rozrywam nawet w papierku. No nic, zapraszam Was do robienia tych wspaniałych moich muffinków. Zapraszam też Was na mój kanał Mangiare Łebki. Oglądajcie mnie na Instagramie i na fanpage. I co powiem, do zobaczenia, do następnego przepisu. Ciao a tutti, buon appetito!